A my znowu dzwonimy za pomocą cuda w telefonii do profesora Krzysztofa Szwagrzyka. Dzień dobry panu. Witam, dzień dobry. Pan profesor był wczoraj na Ukrainie, tam uroczystości, wspomnienie ofiar rzezi w Hucie Pieniackiej, ale inne niż do tej pory. Inne niż do tej pory, w szczególnych warunkach, myślę takich, które w pamięci każdego z uczestników pozostaną. Polacy, liczbie około 300 osób, ci, którzy przyjechali z Polski, ale także mieszkańcy Lwowa i okolic, uczestniczyliśmy wszyscy w uroczystości, która miała na celu upamiętnienie tych pomordowanych 28 lutego 1944 roku w Hucie Pieniackiej. W czasie tej uroczystości i także przed nią towarzyszyły nam demonstracje ze strony ukraińskiej. Mieliśmy tam do czynienia z wieloma flagami banderowskimi, które były zarówno na wsiach, które mijaliśmy jadąc na miejsce mszy, jak i już na samej uroczystości. Przy samym kościele, przy samym pomniku, przy ruinach kościoła i pomniku, gdzie była uroczystość, ustawiono, wydaje mi się, że dzień wcześniej, zaledwie tablicę. Strona ukraińska taką tablicę wystawiła, gdzie istnieje całkowita negacja, że Ukraińcy brali udział w tej zbrodni. Posunięto się nawet dalej, uznając, że Polacy są w zasadzie sami sobie winni, bowiem zamordowali wcześniej w sposób bestialski, jak to określono, dwóch żołnierzy niemieckich, i to Niemcy zrobili tę pacyfikację. Biorąc pod uwagę obie te okoliczności, a więc treść ustawionej tam tablicy, jak i demonstrowanie nam wszystkim uczestnikom tej uroczystości, obecności tam ideologii banderowskiej, myślę, że jest to zdarzenie, o którym będziemy pamiętali, ale które też pokazuje przede wszystkim, że po stronie ukraińskiej jeszcze musi upłynąć wiele wody, zanim uznają, że pewne zbrodnie popełnione były przez Ukraińców różnych zresztą formacji, nie tylko UPA, także tych, którzy byli w formacjach należących do III Rzeszy, ale składających się z Ukraińców. Nie można negować faktów historycznych, a jak widać, na Ukrainie mamy do czynienia niestety z takim zjawiskiem. Czy można postawić tezę, że stoją za tą tablicą, za tym organizowaniem tej grupy z flagami banderowskimi, stoją władze Lwowa czy centralne władze Ukrainy? Nie odważyłbym się przypisywać organizacji takich form demonstracji władzom centralnym. Wydaje mi się, że jest to jednak działalność lokalnych struktur. Ale była to uroczystość państwowa. Był pan jednak wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, więc państwowego urzędu. Nie była to uroczystość państwowa. Mimo, był przedstawiciel prezydenta Rzeczypospolitej, więc tak. No, ranga tej może imprezy nie była tylko i wyłącznie lokalna, tylko i wyłącznie religijna, i zwykle do tej pory władze państwowe zaprzyjaźnionych, sojuszniczych krajów starały się jakby podkreślać rzeczy wspólne, a nie te, które różnią. Pan jest, bo to jest jakiś element tej dyskusji polsko-ukraińskiej, której częścią jest zakaz ekshumacji ciał Polaków pomordowanych na Wołyniu, na Małopolsce Wschodniej w czasie II wojny światowej. Ciała tych ludzi dalej gdzieś tam leżą po jakichś rowach, po jakichś dołach w lesie, i władze ukraińskie uniemożliwiają poszukiwanie.
Dobrze, że pan dodał słowo poszukiwania, bowiem zakaz dotyczy nie tylko ekshumacji, ale nawet samych poszukiwań. Zakaz został wprowadzony wiosną poprzedniego roku, obowiązuje do dziś. Strona ukraińska uzależnia zniesienie tego zakazu od faktu, abyśmy po polskiej stronie odbudowali ukraińskie pomniki, które zostały postawione nielegalnie. Nie są one pomnikami na grobach kogokolwiek, tylko są pomnikami ku czci poszczególnych stopni UPA, jak ten najbardziej znany pomnik w Chruszowicach na Podkarpaciu. Na takie diktum z pewnością polska strona nie może się zgodzić. Tutaj nawet Urząd Prezydenta powiedział, znaczy wydał w zeszłym tygodniu informacje, że no po prostu ręce opadają, tak można by podkreślić. Jakie są przyczyny tych trudności z Ukrainą? Ja myślę, że gdybyśmy chcieli określić precyzyjnie wszystkie przyczyny, które składają się na taki, a nie inny stan wzajemnych stosunków, moglibyśmy na ten temat poświęcić osobny program i mielibyśmy z pewnością o czym mówić. Jest ich z pewnością wiele i one są bardzo, bardzo złożone. Ale gdybym miał w sposób możliwie krótki powiedzieć, dlaczego mamy taki oto stan, powiedziałbym, że działania nasze, które realizujemy w Polsce, ale także na Litwie, realizujemy na Białorusi, one spotykają się ze strony ukraińskiej z oporem wynikającym z faktu, że my pokazujemy i będziemy to robili także w przyszłości, że poszukujemy swoich rodaków pomordowanych w czasie wojny także przez Ukraińców i wcześniej czy później zawsze będzie padało pytanie o sprawców. Sprawców, którzy wywodzili się z różnych formacji ukraińskich. Państwo ukraińskie postawiło na bohaterów dla nas nie do zaakceptowania Polaków. Każde państwo oczywiście posiada takie suwerenne prawo. Ale w tym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której polska strona nigdy nie zaakceptuje sytuacji, że ci, którzy mają krew Polaków na rękach, mają być bohaterami także dla nas. Są dla strony ukraińskiej i myślę, że tak pozostanie. A jeżeli tak, zezwolenie ze strony ukraińskiej na nasze poszukiwania w ten czy inny sposób zawsze jednak będzie uderzało w fundament współczesnej tożsamości Ukrainy, a więc w nawiązaniu do tej ideologii nacjonalistycznej OUN-UPA. Czyli mamy władze kraju, które organizują wrogie imprezy w miejscach pamięci. Przyjeżdżają Polacy, tu się im robi taką nieprzyjazną atmosferę. Pan czuł się tam bezpiecznie osobiście? Jechałem z pozytywnym nastawieniem i myślę, że każdy, kto szedł, jechał, jakkolwiek się przemieszczał, no to wyjątkowe miejsce, a więc na nieistniejący teren, znaczy nieistniejącą wioskę, dzisiaj pusty teren na wzgórzu, czyli Hutę Pieniacką, czuł się dalece niekomfortowo w sytuacji, kiedy przemieszczał się wśród flag banderowskich z tryzubem, pomiędzy dużą ilością sił policyjnych. Modlitwa, która się odbywa, modlitwa ekumeniczna, była niezwykle ważna i tak naprawdę dla tej modlitwy wszyscy tam pojechaliśmy. Ale trudno mówić o pozytywnych wrażeniach w momencie, kiedy modlitwę czynimy w takim miejscu i w otoczeniu flag, które w tym miejscu dla nas były po prostu prowokacją, szczególnie dla tych rodzin, które przyjechały tutaj z całej Polski, a które utraciły tam swoich bliskich wtedy w lutym 1944 roku. Prowokacją absolutnie świadomą i przeprowadzoną celowo. No nie można mówić, że to jakaś spontaniczna reakcja miejscowej ludności.
Tego typu uroczystości zawsze odbywają się za obopólnym porozumieniem. Muszą być pewne określone procedury wypełnione. Strona ukraińska doskonale była zorientowana, kiedy ta uroczystość się odbędzie, jaki będzie miała charakter, kto w niej będzie brał udział. Jeżeli w tym samym czasie zezwala się na obecność grupy, moim zdaniem około 30-osobowej, która w sposób manifestacyjny nawiązuje do ideologii OWN, UPA, to jakiego innego określenia wobec takiej formuły znaleźć, jak tylko prowokacja. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan profesor Krzysztof Szwagrzyk. Wczoraj odbyły się pod Lwowem uroczystości upamiętnienia mordu na mieszkańcach Huty Pieniackiej. Prezydent Andrzej Duda skierował list, w którym pierwszy raz, od kiedy takie listy są kierowane, wymienił sprawców ukraińskich żołnierzy i policjantów na służbie hitlerowskiej III Rzeszy Niemieckiej oraz ukraińskich nacjonalistów. Też takie słowa nigdy wcześniej ze strony polskiego prezydenta nie padły. Bardzo serdecznie dziękujemy w takim razie.